Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego moderniści tak bardzo boją się świętego Tomasza, a dlaczego świat tak bardzo go potrzebuje. Zapraszam. Będę czytał encyklikę papieża Leona XIII, Eterni Patris, o filozofii chrześcijańskiej i trochę tą encyklikę komentował. Link do encykliki oczywiście będzie w opisie. Pod koniec tej encykliki czytamy. Wszystkim pozostałym zaś z was, każdemu z osobna przypominamy, że nie mamy niczego, co byłoby dla nas bardziej cenne i bardziej przez nas pożądane, jak to, abyście wszyscy najczystsze strumienie mądrości, wypływające z nieprzerwaną i przebogatą strugą z anielskiego doktora, czyli świętego Tomasza, podali hojnie i obficie całej uczącej się młodzieży. Potrzeba czasów. Bardzo wiele przemawia za tym, że tak gorąco tego pragniemy. W pierwszym rzędzie oczywiście to, że w tych naszych niespokojnych czasach, wskutek machinacji i podstępu jakiejś oszukańczej nauki, zwalczana jest wiara chrześcijańska. I dlatego młodzież, a szczególnie ci, którzy są nadzieją Kościoła, powinni być wychowywani na posilnym i mocnym pokarmie doktrynalnym, aby mocni siłą intelektualną i duchową oraz sowicie wyposażeni w odpowiednią broń do walki, wcześnie przyzwyczajali się mądrze i energicznie bronić religii, zawsze gotowi, według napomnień apostolskich, do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest, i do udzielenia napomnień oraz przekonywania opornych. A więc pierwszy argument papieża Leona XIII jest taki, że niespokojne czasy i tak zwana nauka, która próbuje zaatakować wiarę chrześcijańską, i młodzież, która powinna mieć dobre podstawy, powinni mieć dobry pokarm doktrynalny, mocną siłę intelektualną i duchową, powinni być wyposażeni w odpowiednią broń. I tą broń do obrony wiary, według papieża, zapewnia filozofia świętego Tomasza. Następnie zaś to, pisze dalej papież, że bardzo wielu ludzi spośród tych, którzy odstąpili od wiary, nienawidzi zasad katolickich i wyznaje, iż jedynym nauczycielem i przewodnikiem jest dla nich rozum. Uważamy, że dla ich uzdrowienia i do pogodzenia z wiarą katolicką, oprócz nadprzyrodzonej pomocy Boga, nic nie jest bardziej przydatne, aniżeli solidna nauka ojców Kościoła i scholastyków, którzy ukazują wielką moc fundamentów wiary, jej boskie pochodzenie, jej niezawodną prawdę oraz argumenty, którymi przekonuje dobrodziejstwa wyświadczone rodzajowi ludzkiemu, a nadto jej doskonałą zgodność z rozumem, a czynią to z taką wyrazistością i siłą, jaka jest aż nadto wystarczająca dla odmienienia nawet najbardziej zniewolonych i opornych umysłów. A więc wobec tych, którzy uważają, twierdzą, że rozum ich jest jedynym przewodnikiem, dla nich właśnie scholastyka, filozofia świętego Tomasza będzie miała fundamentalne znaczenie. Właśnie dlatego, że, jak pisze papież, wykazuje ona między innymi tą doskonałą zgodność wiary z rozumem. Dalej pisze papież. Potrzeba dla rodzin, państw nauki. Społeczność rodzinna, a także państwowa, która z powodu przewrotnych opinii znalazła się w stanie jakże wielkiego kryzysu, żyłaby o wiele bezpieczniej i spokojniej, gdyby w akademiach i szkołach była wykładana zdrowsza nauka i zgodniejsza z nauczaniem Kościoła, jaką zawierają dzieła Tomasza z Akwinu. Tomasz bowiem rozprawia w nich o wrodzonej podstawie wolności w obecnych czasach zdążającej do samowoli, o boskim pochodzeniu wszelkich autorytetów, o prawach i ich znaczeniu, o ojcowskiej i na równi z nią postawionej władzy najwyższych zwierzchników, o posłuszeństwie najwyższym zwierzchnikom, o wzajemnej miłości między wszystkimi i wielu innych tego rodzaju sprawach, które mają naturalnie ogromną i niezwyciężoną moc, zdolną obalić te zasady nowego prawa, które uznane są za niebezpieczne dla spokojnego biegu rzeczy i zdrowia publicznego. A więc znowu pewne fundamentalne prawdy, czy ogromna ilość fundamentalnych prawd, które są zawarte w nauce świętego Tomasza, a które są dzisiaj niezwykle aktualne. Za czasów Leona XIII tak bardzo, jak za naszych czasów, a być może nawet dzisiaj jeszcze bardziej, gdy właśnie najbardziej podstawowe prawdy są negowane, tak bardzo potrzebujemy zdrowego rozsądku, a właśnie realistyczna filozofia świętego Tomasza, tak pięknie łącząca zdrowy rozsądek z
osiągnięciami antycznej filozofii i wiary chrześcijańskiej, tak pięknie łącząca wszystkie te elementy, tak bardzo zdroworozsądkowa, tak bardzo bliska rzeczywistości, tak pełna poznania, a nie tylko rozmyślania o tym, co mogłoby być, jak to mają, jak to praktykują często nowsze filozofie. Dalej pisze papież. W końcu, w tym, co postanowiliśmy odnośnie odnowienia dyscyplin filozoficznych, wszystkie dziedziny wiedzy ludzkiej powinny dojrzeć szansę własnego rozwoju i obietnicę ogromnej pomocy. Z filozofii bowiem, jakby z przewodzącej mądrości, wszystkie nauki wyzwolone biorą zdrowe zasady i reguły postępowania naukowego. I z niej też, jakby ze wspólnego źródła życia, zwykły czerpać twórczego ducha. Fakty i nieustanne doświadczenia potwierdzają, że nauki wyzwolone wtedy najbardziej się rozwijały, kiedy filozofia znamionowała się mądrym sądem i nieskalanym dostojeństwem. Bywały zaś zaniedbywane i niemal zapomniane, gdy i filozofia podupadała i wikłała się w przeróżne niedorzeczności i błędy. Dlatego również dyscypliny przyrodnicze, które są teraz tak bardzo cenione i po dokonaniu tylu wspaniałych odkryć, wzbudzają wszędzie szczególny podziw. Z przywrócenia filozofii dawnych wieków nie tylko, że nie doznają żadnego uszczerbku, lecz wręcz to właśnie one winny spodziewać się największej części z obiecanej pomocy. Samo bowiem rozważanie faktów i obserwowanie natury nie wystarczy dla ich owocniejszego uprawiania i rozwoju. Bo gdy już fakty zostaną ustalone, należy wznieść się wyżej i włożyć więcej wysiłku w celu poznania natury rzeczy cielesnych, a także wykrycia praw, którym są posłuszne oraz zasad, z których pochodzi ich porządek i jedność w rozmaitości oraz wzajemne powinowactwo w różnorodności. Jeśli mądrze się ją wyłoży, to filozofia scholastyczna użyczy owym badaniom wiele ze swego światła, siły i wsparcia. Tutaj być może warto dodać to, o czym już wielokrotnie mówiłem, że to właśnie realistyczna filozofia świętego Tomasza z Akwinu doprowadziła do gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych w Europie. To otwartość na świat materialny, połączona jednocześnie ze skłonnością do badania, z przekonaniem, że świat jest racjonalny, że można go zrozumieć, że można go pojąć i że warto to robić. Umiłowanie prawdy, to wszystkie te elementy złożyły się na to, że powstały właśnie u nas uniwersytety, które miały właśnie te predyspozycje, które sprawiły, że nowoczesna nauka mogła się rozwinąć właśnie u nas, właśnie w cywilizacji łacińskiej. Pożyteczność filozofii, pisze Leon XIII dalej. Odnośnie powyższej sprawy wypada przypomnieć, że najwyższą krzywdą dla filozofii jest zarzucanie jej, iż przeszkadza postępowi i rozwojowi nauk przyrodniczych. Jest przecież zgoła inaczej, kiedy bowiem scholastycy, podążając za zdaniem świętych ojców, ogłosili w antropologii wszem i wobec, że intelekt ludzki może wznieść się do poznania rzeczy pozbawionych ciała i materii tylko i wyłącznie wychodząc od rzeczy zmysłowych, tym samym dobrowolnie uznali, iż nic nie jest bardziej pożyteczne dla filozofa, aniżeli sumienne badanie tajemnic przyrody i poświęcenie się gruntownym i długotrwałym studiom przyrodniczym. Potwierdzili to swoim postępowaniem święty Tomasz, błogosławiony Albert Wielki i inni najznakomitsi spośród scholastyków. Oddali się oni bowiem nie tylko teoretycznym rozważaniom problemów filozoficznych, lecz włożyli równie wiele wysiłku w poznanie przyrody. Owszem, mamy bardzo wiele tego rodzaju ich wypowiedzi i ustaleń, które są weryfikowane przez współczesnych nam uczonych i poświadczone przez ruch jako zgodne z prawdą. Co więcej, liczni i znakomici doktorzy nauk przyrodniczych naszego stulecia jasno i otwarcie przyznają, że między niezbitymi i potwierdzonymi ustaleniami współczesnej fizyki a filozoficznymi zasadami scholastyków nie ma żadnej prawdziwej rozbieżności. Pod rozdział Złota mądrość świętego Tomasza. Papież Leon XIII pisze. Oznajmamy więc, że chętnie i wdzięcznym sercem należy przyjąć wszystko, cokolwiek zostało mądrze powiedziane, cokolwiek zostało przez kogoś odkryte i myślą uchwycone. Was wszystkich, czcigodni bracia, wytrwale zachęcamy, abyście dla ochrony i ozdoby wiary katolickiej, dla dobra społeczeństwa, dla rozwoju wszystkich dyscyplin naukowych, przywrócili do dawnej świetności złotą mądrość świętego Tomasza i jak najszerzej ją rozpropagowali.
Powiadamy mądrość świętego Tomasza. Jeśli bowiem coś zostało przez uczonych scholastycznych przebadane ze zbytnią prostotą, bądź za mało rozważnie przekazane, jeśli jest niezbyt przystające do osiągnięć naukowych późniejszych stuleci, lub wreszcie z jakiegokolwiek innego powodu jest nie do przyjęcia, tego oczywiście nie należy pod żadnym zobowiązaniem podawać naszym współczesnym. Ponadto niech wybrani przez was roztropni nauczyciele starają się usilnie wpajać naukę świętego Tomasza w duszę uczniów, i niech w wyraźnym świetle ukazują jej niezbitość i wzniosłość w stosunku do pozostałych doktryn. Założone przez was akademie, bądź te, które macie założyć, niech ją wyjaśniają i pielęgnują i niech ją stosują do zwalczania coraz bardziej rozpowszechniających się błędów. Aby jednak nie przedstawiano rzekomej za prawdziwą, ani też skażonej, nie wpajano jako czystej, baczcie, aby mądrość Tomasza była czerpana z samych jej źródeł, albo przynajmniej z tych nurtów, co do których panuje wśród uczonych pewne i zgodne przekonanie, że wyprowadzone wprost z samego źródła, aż dotąd biegną nietknięte i niezamulone. Troszczcie się o to, aby dusze młodzieży były chronione przed tymi, które przedstawiane są jako wypływające rzekomo z tych źródeł, a które w gruncie rzeczy wezbrały wodami zgoła obcymi naukom świętego Tomasza i niezdrowymi. Tutaj skończę cytować papieża Leona. Podsumowując więc, papież twierdzi, że nie ma lepszego sposobu na obronę przed atakami różnego rodzaju wrogów wiary, jak nauka filozofii świętego Tomasza. Mówią o tym, że to właśnie przez tą filozofię młodzież będzie w stanie obronić się przed tymi atakami. Mówią o tym, że społeczeństwa dzięki temu zyskają spokój, że wszystkie te nurty filozoficzne, które zagrażają życiu społecznemu, będzie można również z nimi walczyć i zwyciężyć właśnie poprzez filozofię świętego Tomasza. Papież Leon pokazuje filozofię świętego Tomasza, można powiedzieć, jako remedium, jako środek zaradczy na aktualne problemy. A te problemy, które wtedy były aktualne i do dzisiaj są aktualne, to są te wielkie problemy, z którymi i dzisiaj się zmagamy. Leon XIII widział zagrożenie oczywiście w ateizmie, w pewnym racjonalizmie. My byśmy powiedzieli bardzo słusznie, że jest to naturalizm, czyli negowanie wszystkiego, co nadprzyrodzone. Oczywiście komunizm również dla Leona XIII jest to bardzo realne i konkretne zagrożenie. Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w sferze myślowej i społecznej, również i dla nas, chociaż oczywiście to jest zupełnie inna forma socjalizmu, jednak i dla nas dzisiaj jest to bardzo palące zagrożenie. A właśnie na tym poziomie społecznym filozofia świętego Tomasza dlatego jest tak doniosła, bo ona jest realistyczna, bo ona bada całą rzeczywistość i stara się doskonale poznać i przede wszystkim poznaje na poziomie tym racjonalnym Pana Boga, Jego prawo i wykazuje, że to jest racjonalne, żeby być posłusznym temu prawu, że całe stworzenie musi się poddać pod to boskie prawo, że całe stworzenie musi być temu posłuszne. I to jest to, co sprawia, że moderniści tak nienawidzą świętego Tomasza. On bowiem mówi, że mamy prawo naturalne, że każdy człowiek musi być pod to prawo poddany, że jesteśmy w stanie rozumem to prawo ogarnąć i że nikt nie może wymówić się od winy, o czym mówi również święty Paweł. A moderniści pod żadnym pozorem nie chcą tego słyszeć, bowiem jako naturaliści oni by chcieli, aby wszystkich ludzi i wszystkie poglądy, wszystko nie tylko tolerować, ale akceptować, aby nie można było powiedzieć, że ten postępuje dobrze, a ten postępuje źle. Każdy ma swoją własną normę moralną i powinien według niej żyć, jak tylko właśnie uzna za stosowne. Święty Tomasz, jego filozofia to jest sposób myślenia, który jest tym wobec tego tak bardzo sprzeczny, jak to jest tylko możliwe. I dlatego jest on tak bardzo znienawidzony przez modernistów. Dlatego jest tak bardzo upokarzany, dlatego tak bardzo się go nie lubi w tych sferach, powiedzmy, obecnej, współczesnej filozofii. A i dlatego jest on dla nas wielkim autorytetem, bowiem on naprawdę szukał mądrości. Szukał mądrości bez obłudy i bez zazdrości jej użycza. Bo on naprawdę kochał Pana Boga i chciał Go poznać. I doszedł do głębokiego poznania, którym się z nami dzieli
i z którego my koniecznie powinniśmy korzystać dla naszego dobra i dla dobra całej naszej cywilizacji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.